eyes open on it. Track. Super! Dobra. Écoutez bien, écoutez bien. Alors, commence.
tańcuwa Vitara z napędem hybrydowym. Oh!
Écoutez bien, écoutez bien. Alors, commence.
nowa Vitara z napędem hybrydowym. Halo, halo, witam Państwa serdecznie, z tej strony Jan Delmanowski, zapraszam Państwa serdecznie do hali w Lublinie. Przed nami dwa najważniejsze spotkania turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Mężczyzn do lat 19. Przypomnijmy już o godzinie 10 mecz o brązowe medale i pojedynek Exact Systems Śląsk-Wrocław kontra GTK Gliwice. Nasze spotkanie rozpoczniemy od prezentacji składów obydwu zespołów. Rozpoczynamy od zespołu gości dziś na niebiesko, zespół GTK Gliwice. I Gliwiczanie wystąpią w następującym składzie. Z numerem 3 Antoni Marciński, numer 4 Michał Dążoł, numer 5 Aleksander Busz, z 6 Filip Maciejewski, 10 to Filip Poracki, z 11 kapitan zespołu Aleksander Wiśniewski, z numerem 14 Samuel Gusławski, 16 Mikołaj Pakura, 22 Miłosz Ziółkowski, 33 Łukasz Łaski, 35 Kamil Skrzypczyk i z numerem 97 Igor Krzych. Trenerem zespołu GTK Gliwice jest pan Marcin Klodziński. Natomiast gospodarz tego spotkania w białych strojach Exact Systems Śląsk-Wrocław w składzie numer 2 Bartosz Jadaś, numer 4 Filip Kowalczyk, 5 Jakub Ozga, z numerem 6 kapitan zespołu Wojciech Siembiga, 7 Mateusz Głodek, 8 Kuba Piśla, 9 Kasper Jaworski, 10 Daniel Soroka, z numerem 11 Jakub Bereszyński, z 13 Mikołaj Wojciechowski, numer 14 Karol Kankowski i z 15 Filip Dominiak. Zespół Śląska Wrocław prowadzi duet trenerski panowie Jacek Szykała i pan Piotr Portas. A mecz o brązowe medale Mistrzostw Polski poprowadzi trójka sędziowska, panowie Jakub Adameczek, Mikołaj Kozowiński i pani Edyta Disterheft. Natomiast komisarzem z ramienia Polskiego Związku Koszykówki jest pan Krzysztof Kołoszewski. A my posłuchajmy może, co do powiedzenia przed rozpoczęciem tego spotkania mieli trenerzy obydwu zespołów, czyli panowie Jacek Szykała i pan Marcin Klodziński. A za mnie już trener Exact System Śląska Wrocław, pan Jacek Szykała. Panie trenerze, jeszcze wracając na krótko do wczorajszego meczu półfinałowego, no rywal wyrywa zwycięstwo, jednak coś zacięło się w maszynie Śląska Wrocław. Zacięło się. Mecze półfinałowe nigdy nie są łatwe. To są chyba najtrudniejsze mecze na tego typu rozgrywkach. Już myślę finał i mecz o trzecie miejsce to jest bardziej grany gdzieś tam na charakter. Finał to już jest ta wisienka na torcie, można powiedzieć. Coś się zacięło, to prawda. Sami sobie gdzieś tam tej sytuacji też jesteśmy winni. Troszkę więcej szczęścia było po stronie zespołu gospodarzy. Skończyło się jak się skończyło. No taki jest sport. Bolesna jest o tyle porażka, że ten mecz mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Przegraliśmy jednym punktem, przegralibyśmy pewnie 20. Ten żal i ta rozpacz byłaby zdecydowanie mniejsza. Waszym rywalem dzisiaj GTK Gliwice, no zespół, który zna się doskonale. W zeszłym roku walka w finale Mistrzostw Polski. Miesiąc temu tutaj w Lublinie walka w meczu o Młodzieżowy Puchar Polski Mężczyzn i wygrana jednym punktem. No możemy się właśnie spodziewać dzisiaj bardzo wyrównanego spotkania. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, jak te pierwsze pewne minuty, pierwsze akcje pokażą, jak to wygląda. Przede wszystkim ważne jest i na to uczulałem, żeby chłopcy gdzieś tam od samego początku byli skoncentrowani, zaangażowani mocno
żeby nie rozmyślali o tym, co było wczoraj, bo to już jest gdzieś tam historia. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest gdzieś tam gra, kto ma więcej charakteru, więcej zaangażowania, to wygra. To prawda, graliśmy z zespołem z Gliwic w finale i to jest ten sam, można powiedzieć, zespół. Rok temu to był troszeczkę gdzieś tam inny zespół, poza powiedzmy tutaj Krzychem i Wiśniewskim, którzy stanowili o sile wówczas tego zespołu. No, zespół młody, który ma gdzieś tam, można powiedzieć, 2-3 indywidualności, które trzymają to na swoich barkach, a większa ilość chłopców to są rocznik 2-5, 2-6. Także super wynik gdzieś tutaj zrobili. Myślę, że też tutaj łatwo broni nie oddadzą. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję. A za mnie jest już trener GTK Gliwice, pan Marcin Kleziński. Panie trenerze, wracając jeszcze pokrótce do wczorajszego meczu półfinałowego. Pierwsze 15 minut koncertowe w waszym wykonaniu, ale zmiana systemu obronnego ekipy z Poznania zabrała wam argumenty z ręki. Tak, bardzo dobry start, dużo trójek celnych. Znam trenera Przemka z Poznania, wiedziałem, że on będzie tymi obronami mieszał, raz switche na pick and rollu, raz obrona 2-3, później już został przy tej obronie strefowej 2-3. No, zaczęliśmy dobrze, wie pan co, każdy jest dobry jak idzie, nie? A jak nam przestało trochę siedzieć, przestało troszkę iść, to wróciliśmy do takich gorszych nawyków, tych takich złych nawyków z przeszłości, czyli przetrzymywania mocnego piłkę, przez co pozwalaliśmy zawodnikom z Poznania na to, żeby zacieśniali mocno grę. Gdy ta piłka na początku chodziła, penetracja, jeden kozioł, odegranie, następna penetracja, ekstra pas, wszystko było, byliśmy czyste pozycje. Później już zaczęliśmy trochę forsować i zaliczyliśmy nieprawdopodobny run, chyba 0,23 czy coś takiego, i pomimo dwóch czasów wyjętych przeze mnie nie byliśmy w stanie tego przerwać. O ile w pierwszej połowie jeszcze się mocno nie denerwowałem tym, bo wiedziałem, nie spodziewałem się, że to będzie na mecz na plus 20, więc to, że oni wrócili, to było dla mnie normalne, taka jest koszykówka. Natomiast początek trzeciej kwarty mnie mocno mnie zmartwił, ponieważ ten rytm, pomimo pobytu w szatni, tego rytmu nie udało się odzyskać. No nic, zostaje nam meczu trzecie miejsce i mamy zamiar tutaj powalczyć. No właśnie, rywalem Śląsk-Wrocław, może powiedzieć, że taka trzecia odsłona waszej rywalizacji. W zeszłym roku starcie w finale Mistrzostw Polski mężczyzn do lat 19, w tym roku, miesiąc temu właśnie w Lublinie, porażka jednym punktem w pucharze młodzieżowym. No to dzisiaj odsłona trzecia. Jak pokonać dzisiaj Śląsk? Jak pokonać Śląsk? Myślę, że mecze o trzecie miejsce, przede wszystkim specyfika tych meczów jest taka, że oba zespoły są niezadowolone z meczu, że grają o 10, nie o 12:15. Więc pora też 10 godzina rano, my skończyliśmy wczoraj mecz o 20 tak naprawdę, więc kluczem do tych spotkań jest przede wszystkim podejście mentalne. Tu mimo wszystko zawodnicy muszą mieć świadomość, że jeszcze o coś grają, że to jeszcze pomimo tego, że nie udało się osiągnąć celu A, czyli gry w finale, zdobycia Mistrzostwa Polski, to ciągle gramy o medal Mistrzostw Polski i każdy mecz jest też świętem. To święto należy uhonorować poprzez danie się wszystkiego na parkiecie i myślę, że tu będzie klucz w dzisiejszym spotkaniu. Dzięki bardzo, powodzenia. Ej, proszę Państwa, rozpoczynamy walkę o brązowe medale Mistrzostw Polski Mężczyzn. Exact Systems, Śląsk Wrocław kontra GTK Gliwice. Jeszcze szybko pierwsze piątki, wrocławianie w składzie Jadaś, Siembiga, Głodek, Piśla i Bereszyński. Natomiast ekipa z Gliwic w zestawieniu Burz, Maciejewski, Wiśniewski, Ziółkowski i Igor Krzych. Pierwsza piłka w rękach zawodników z Gliwic, Aleksander Burz. Wysoko do Busza wyszedł Bereszyński, Burz na koźle. Oj, pierwsza strata zespołu GTK w tym spotkaniu. Przypomnijmy jeszcze, jak nam przebiegły te wczorajsze spotkania półfinałowe zespołu Śląska Wrocław. Po niesamowitym thrillerze w ostatnich sekundach spotkania dało sobie wyrwać zwycięstwo ekipie ALMS Startu Lublin, przegrywając 62-63. Natomiast zespół GTK Gliwice po kapitalnym, piekielnie dobrym początku stanął w ofensywie, co wykorzystała ekipa trenera Przemysława Szurka. I tym samym Gliwiczanie ulegli zespołowi NA Basket Junior Poznań 80-92. A teraz obserwujemy początkowe akcje tego spotkania o brązowe medale Mistrzostw Polski. Jak na razie błędy z dwóch stron, tym razem błąd kroków Jakuba Bereszyńskiego. I Gliwiczanie, Wiśniewski. Do Krzycha. Wyszedł do Krzycha, bardzo wysoko Głodek. 10 sekund do końca tej akcji. Ziółkowski. Wiśniewski.
Odrzucenie, Igor Krzych za 3 punkty niecelnie, ale jest Miłosz Ziółkowski, który zbiera piłkę w ataku i przy tej próbie dobitki jest faulowany przez grającego z numerem 11 i Jakuba Bereszyńskiego. I będzie mieli 2 rzuty wolne dla środkowego GTK Gliwice. Pierwsza próba niecelna. O, Ziółkowski we wczorajszym meczu półfinałowym 4 punkty i 7 zbiórek. A i dziś Miłosz Ziółkowski otwiera nam wynik w rywalizacji o brązowe medale na prowadzeniu 1-0. GTK Gliwice, Jadaś już próba podwojenia, ale jest na pozycji Siembiga ze skrzydła za 3 punkty niecelnie. Igor Krzyk zbiera i GTK biega do ataku, ale dobrze wrócili gracze Śląska. Wiśniewski ściął pod kosz, Krzych na koźle. Igor Krzych. I ostatecznie przewinienie grającego z numerem drugim Bartosza Jadasia. Drugi faul a zawodników Śląska Wrocław w tych pierwszych minutach spotkania. Krzych. Nie zagrał tego pick and rolla z Ziółkowskim. Piłka do Wiśniewskiego. 8 sekund do końca akcji. Wiśniewski, przy nim Piśla. Aleksander Wiśniewski, step back za 3 punkty. Niecelnie piłka w rękach Jadasia i Śląsk. Piśla. Pod koszem jest Głodek. Ustawił się do gry tyłem do kosza. Ej, Mateusz Głodek. Piękne minięcie na lewą stronę. Ej, Głodek niższy od Ziółkowskiego, ale bez problemów poradził sobie z zawodnikiem GTK. Pierwsze punkty dla Śląska Wrocław. Po blisko 2 minutach gry. Igor Krzych. Ziółkowski, handoff z Wiśniewskim. Wiśniewski podaje na zewnątrz. Filip Maciejewski za 3 punkty celnie. O, Maciejewski wczoraj 3-4 za 3 punkty. Ale zobaczmy, Śląsk konsekwentnie pod kosz. Głodek oddał jeszcze na zewnątrz. Kuba Piśla. Zatańczyła piłka na obręcze, ale jest celne trafienie za 3 dla Exact Systems Śląska Wrocław. Wiśniewski. Krzych, blisko niego Jadaś. Oj, zobaczmy teraz, dobrze Jadaś ustał na nogach. Igor Krzych odpychał łokciem rozgrywającego Śląska. Sędziowie odwizują faul w ataku Igora Krzycha. Widzimy gracze GTK od razu w pressingu na całym parkiecie odcinają pierwsze podanie. I piłkę przeprowadza Bereszyński. Przy Bereszyńskim Wiśniewski. No teraz dobrze pracują gracze GTK w obronie. Głodek! O, Mateusz Głodek! Od początku tego spotkania widać pomysł wykorzystywania Głodka w strefie podkoszowej. Po raz kolejny skutecznie wrocławianie. Igor Krzych. Igor Krzych między dwóch rywali. Krzych na lewą rękę, ależ wejście dynamiczne Igora Krzycha. Jadaś. Piłka pod kosz, tu jest Siembiga. Wojciech Siembiga, rzut z wyskoku. I pewne trafienie kapitana Śląska Wrocław. Wiśniewski. Wiśniewski do Busza, ten za 3, zobaczmy. Aleksander Busz trafia za 3 punkty, dodatkowo jest faulowany przez Mateusza Głodka. O, teraz kapitalne trafienie Aleksandra Busza i szansa na akcję 3+1. I Busz wykorzystuje dodatkowy rzut wolny. Teraz agresywnie w obronie gracze GTK. Ej, Krzych zbijał piłkę z rąk Siembigi. Zobaczmy, szybki atak GTK Gliwice. Wiśniewski i 2 punkty dla zespołu ze Śląska. Na prowadzeniu Gliwiczanie 12-9. Piśla chciał grać do Głodka, ale niedokładne to podanie i sędziowie pokazują, że Mateusz Głodek to ten zawodnik, który jako ostatni dotykał piłki. Strata Śląska. Reaguje trener Jacek Krzykała. Kuba Piśla
poza boiskiem. W jego miejsce grający z numerem 9 Kacper Jaworski. 6 minut do zakończenia pierwszej kwarty spotkania. Krzych. Krzychu Jadaś. Wychodzi Wiśniewski. Busz. No, cofnął się za linię 6,75. Aleksander Busz i trafia po raz drugi dziś za 3. Snajper GTK Gliwice i o pierwszą przerwę na żądanie w tym spotkaniu poprosił trener Jacek Krzykała. I powracamy do gry 15-9 na prowadzeniu GTK Gliwice. A przypomnijmy, walczymy dziś o brązowe medale Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 19. Jadaś. Przy nim Maciejewski. A i teraz agresywnie zawodnik GTK i sędziowie odgryzują przewinienie grającego z numerem 6 Filipa Maciejewskiego. To jego pierwszy faul osobisty w dzisiejszym spotkaniu. Jadaś. Ale tam zamknięta linia końcowa. Jaworski zostawiony na obwodzie. Kacper Jaworski za 3 punkty. Zostawili go z bezkrycia Gliwiczanie. No, Jaworski zaskoczył rywali celnym trafieniem za 3. Jadaś pilnuje Krzycha. Busz wzdłuż linii końcowej. Busz, ależ tam powiesił Głodka. Oddaje jeszcze na obwód. Krzych za 3 niecelnie. I szybki atak Śląska. Mateusz Głodek między dwóch rywali. O, to było, zaryzykował Głodek. I tym razem ryzyko się nie opłaciło. Tracą piłkę wrocławianie. Za chwilę będzie kolejna zmiana w barwach Śląska. Teraz zobaczmy, Busz rozpędził się. Jest faulowany przez Bartosza Jadasia, numer 2. I to jest drugi faul osobisty Bartosza Jadasia. Mamy zmiany w obydwu zespołach. W ekipie Śląska na parkiecie z numerem 13 Mikołaj Wojciechowski. Natomiast w ekipie GTK z 14 Samuel Gusławski. Aleksander Busz na linii rzutów wolnych. I Aleksander Busz dwa razy celnie. No Busz jak na razie kapitalnie dysponowany w tym spotkaniu. 9 punktów na jego koncie, 100% skuteczności z gry i z rzutów wolnych. Wymuszona zmiana w zespole Śląska. Bartosz Jadaś z dwoma przewinieniami opuszcza parkiet. Zastępuje go z grający z piątką Jakub Ozga. Jaworski do Bereszyńskiego, ten zostawiony sam pod koszem. Teraz poszli na podwojenia Gliwiczanie, zostawiając Bereszyńskiego samego w strefie podkoszowej. To musiało się skończyć punktami dla Śląska. Gusławski. Zatrzymany jednak Kozioł i zobaczmy, jak sprytnie Kacper Jaworski gdzieś tam czuł, że idzie to podanie na zewnątrz. Wystawił rękę i przechwyt zawodnika Śląska. Ozga czai się w narożniku. Jakub Ozga od razu decyzja za 3 niecelnie. Wojciechowski zbiera w ataku. Poszedł na ten lewy hak środkowy Śląska, ale piłka nie wpada do kosza. Rozpędza się Wiśniewski. Aleksander Wiśniewski. A jest całkowicie szybki, jest kapitan GTK. I wymusza drugi faul osobisty Jakuba Bereszyńskiego. Bereszyński.
Aleksander Wiśniewski na linii rzutów wolnych. I Wiśniewski wykorzystuje dwa rzuty wolne, a już druga wymuszona zmiana w rotacji trenera Krzykały. Bereszyński z dwoma faulami opuszcza boisko, w jego miejsce z numerem 15 Filip Dominiak. Warto zauważyć, że gracze Śląska mają już 5 przewinień w tej kwarcie, natomiast Gliwiczanie jak na razie z tylko dwoma faulami. Jaworski, od razu widzimy trapowanie, próba zostawienia pułapki tutaj przy linii bocznej, no i to się powiodło. Jaworski wypada z piłką poza linię ograniczającą boisko. Gliwiczanie ewidentnie mają konkretne założenia w obronie i je konsekwentnie realizują. A teraz czas na akcję w ataku. Busz. Był pod koszem Ziółkowski, ale Busz indywidualnie. Aleksander Busz oddaje jeszcze na zewnątrz. Wiśniewski za 3 punkty. A to czwarta celna trójka Gliwiczan w tej pierwszej kwarcie. Zobaczmy, Jaworski i znów podwojenie. Krzycha z Wiśniewskim. I kolejna strata graczy Śląska. No napadają Gliwiczanie i trapują przy linii bocznej, co daje im kolejny przechwyt. To szósta strata Śląska w niespełna 7 minut gry. Kolejna zmiana powrotna w zespole Śląska. Wojciechowski poza parkietem zastąpił go Mateusz Głodek. Krzych. Igor Krzych pod kosz, tam trzech rywali. No i teraz zbyt późno przesuwali się w obronie zawodnicy Śląska. Przewinił grający z numerem 5 Jakub Ozga. No i widzimy szybko zmiana powrota. Państwo nie mieliście okazji tego zobaczyć, ale poza kadrem zerknąłem na Mikołaja Wojciechowskiego, który przed chwilą opuścił boisko. Tak naprawdę usiadł tylko od razu obok trenera Krzykały. Trener Krzykała zapytał o jedną kwestię Mikołaja, ten narysował coś na tablicy i panowie przybili piątkę i Wojciechowski już z powrotem na parkiecie. Tymczasem Igor Krzych na linii rzutów wolnych. I skutecznie. Jaworski. Cały czas Jaworski na kozie, tam pracuje nad nim Krzych i widzimy, jak tylko gracz będący posiadaniem piłki kończy kozioł, od razu dopada Wiśniewski jako drugi obrońca. Wojciechowski, przy nim Wiśniewski. I zobaczmy, Wiśniewski zabiera piłkę Wojciechowskiemu. Szybki atak GTK, Igor Krzych ładuje piłkę z góry po asyście Olka Wiśniewskiego. A teraz zobaczmy, Wiśniewski dostaje prezent od Mikołaja Wojciechowskiego. To niesamowity błąd gracza Śląska. Ależ agresywni w obronie Gliwiczanie. Teraz przewinił Aleksander Busz, numer 5 na koszulce. Podwójna zmiana w zespole Śląska Wrocław. Na parkiet powracają Jakub Bereszyński i Kuba Piśla. No jak na razie można powiedzieć déjà vu troszkę z tego spotkania wczorajszego. Gliwiczan z zespołem NA Basket Junior Poznań. Gliwiczanie jak na razie niesamowicie dysponowani zarówno w ofensywie, jak i w grze obronnej. Jakub Ozga do linii końcowej. Tam jednak Gusławski zamyka drogę do kosza. Jaworski. Zasłona od Dominiaka. 6 sekund do końca tej akcji. Ozga spojrzał na kosz. Jakub Ozga pod presją nie trafia z pół dystansu. Piłka jednak nie dotknęła obręczy i błąd. 24 sekund Śląska Wrocław. Zmiana w ekipie GTK. Łukasz Łaski, numer 33, po raz pierwszy na boisku zastępuje Aleksandra Busza. Jeszcze potrzebna jakaś korekta przy stoliku sędziowskim. Na tablicy wyniku 28 do 14. A jak na razie ciekawa statystyka, bardzo niewiele zbiórek w tym spotkaniu. Póki co deskę wygrywa Śląsk Wrocław 5 do 3. Gliwiczanie. Wiśniewski do Gusławskiego. Igor Krzych idzie na zasłonę. Ziółkowski. Krzych do środka. Igor Krzych. Akcja po piwocie. Jednak nieskutecznie. Mnie Piśla zbiera. Ozga.
Gusławski pilnuje Bereszyńskiego, a Jakub Ozga popełnia błąd kroków. Oszuka cały czas trener Krzykoła optymalnego ustawienia. I ściąga w tej chwili z boiska Jakuba Ozgę w jego miejscu z numerem 10 Daniel Soroka. No, trzeba przyznać, że trener Krzykoła tutaj cały czas reaguje na to, co dzieje się na parkiecie. Szuka optymalnego ustawienia, szuka zawodnika, którego, mówiąc kolokwialnie, będzie szło dzisiaj na parkiecie. Wiśniewski, zasłony od Gusławskiego. Aleksander Wiśniewski jest pod koszem, Ziółkowski, do niego podanie. Miłosz Ziółkowski i faulowany przez Filipa Dominiaka. I Miłosz Ziółkowski ponownie w tym spotkaniu staje na linii rzutów wolnych. I pierwszy rzut wolny celny. Druga próba także skuteczna, do 16 punktów wzrosło prowadzenie GTK Gliwice. Piśla, ale się rozpędził już teraz Kuba Piśla. Piłka wraca jednak na obwód Soroka. Soroka gdzieś tam szukał kozła za plecami. A i sytuacja rzutu sędziowskiego. Samuel Gusławski wyrywał piłkę Soroce. Piłka przetrzymana. Strzałka pokazuje posiadanie dla Śląska. 11 sekund na zegarze czasu akcji. Soroka. Jest Jaworski na półdystansie. Bereszyński ściął pod kosz. No ale czytelna to próba podania. I przechwytują piłkę gliwiczanie. Najpierw świetnie popracował Krzych, później Wiśniewski do spółki z Ziółkowskim. Aleksander Wiśniewski. Do Krzycha. Igor Krzych, ale dobrze Jaworski na nogach. 10 sekund do końca tej akcji. Igor Krzych poprosił o zasłonę od Ziółkowskiego. Krzych. No i nie miał komu podać piłki. Wiśniewski w ostatniej sekundzie akcji z 9 metra za 3 niecelnie. Kto zbierze? Zbierał Bereszyński, a piłkę z rąk wybijał mu jeszcze Łukasz Łaski. W zespole Śląska potrzebna jest jedynka, potrzebny jest kreator gry, potrzebny jest rozgrywający. A więc wraca na parkiet Bartosz Jadaś, numer 2 na koszulce. Natomiast w GTK wymiana strzelców za Wiśniewskiego na parkiecie melduje się Aleksander Busz. Bereszyński do Jadasia. No i teraz nad Jadasiem pracuje Łaski. O, rozkłada teraz szeroko ręce Bereszyński. A Piśla penetruje ze skrzydła pod kosz. Trafia za 2 punkty i wymusza przewinienie grającego z numerem 97 Igora Krzycha. Zmiana na pozycji środkowego w ekipie GTK. W miejsce Miłosza Ziółkowskiego na boisku z numerem 3 ma Antoni Marciński. Kuba Piśla staje na linii rzutów wolnych. To będą pierwsze rzuty wolne wykonywane przez graczy Śląska Wrocław w tym dzisiejszym spotkaniu. I Piśla dorzuca dodatkowy rzut wolny. Akcja 3-punktowa. Busz do Krzycha. Samuel Gusławski zatrzymany przez Bereszyńskiego. Marciński. Teraz odcięta próba podania do któregokolwiek z kolegów i ostatecznie Antoni Marciński popełnia błąd kroków. Ostatnia minuta pierwszej kwarty przed nami. Jadaś. Jadaś do Piśli. Znów akcja tej dwójki. Kuba Piśla za 3 niecelnie. Gusławski zebrał w obronie. A już napędza Gusławski atak GTK. I wymusza bardzo sprytnie przewinienie grającego z numerem 8 Kuby Piśli. To jego pierwszy faul osobisty w dzisiejszym spotkaniu. No ale z racji tego, że ekipa Śląska już powyżej limitu przewinień, to Samuel Gusławski wykonywać będzie 2 rzuty wolne. A Gliwiczanie jak na razie bardzo dobrze rzucali rzuty wolne. Mieli 10 na 11.
No a teraz Gusławski troszkę tą statystykę psuje, pudując dwukrotnie z linii. Bereszyński do Jadasia. Jadaś teraz zakozłował się rozgrywający Śląska i kolejna strata Wrocławia. To już 12 stracona piłka. Bardzo dużo tych błędów własnych zespołu z Dolnego Śląska. Busz. Będą grać do końca Gliwiczanie. Busz. Dobrze tam reagował Piśla. Nie dał się rozpędzić strzelcowi GTK. Busz chciał grać w poprzek boiska do Gusławskiego, ale wyrzuca piłkę za linię końcową boiska. Sekunda i 1/10 do zakończenia kwarty. Bereszyński. Do Jadasia. Jadaś. Za 3 punkty, ale ta akcja już po czasie. Także proszę Państwa, kończymy pierwszą kwartę po pierwszych 10 minutach gry. O brązowe medale Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 19 GTK Gliwice prowadzi z Exact System z Śląskiem Wrocław 30-17. I powracamy do gry. Przed nami już za chwilę początek drugiej kwarty starcia Exact System z Śląsk Wrocław kontra GTK Gliwice. Jak na razie na 13-punktowym prowadzeniu zespół ze Śląska. 9 punktów Busza i Wiśniewskiego, 6 oczek Igora Krzycha. To jeśli chodzi o Gliwiczan, natomiast w ekipie Śląska jak na razie 6 punktów Kuby Piśli, to najlepiej punktujący zawodnik wrocławian. Obydwa zespoły na bardzo dobrej skuteczności, jeśli chodzi o grę w ataku. Wrocławianie 53% skuteczności z gry, Gliwiczanie 61%, co przekłada się też na bardzo małą ilość zbiórek. No mówiąc kolokwialnie, nie ma czego zbierać. Wrocławianie wygrywają deskę 8-4. Jednocześnie gracze Śląska popełnili już 12 strat. No, z całą pewnością to jest największy mankament w grze ekipy z Dolnego Śląska. I Wrocławianie, chcąc wrócić z brązowymi medalami do domu, będą musieli wyeliminować te własne błędy w tej drugiej części gry. Czekamy jeszcze na wznowienie rywalizacji w tym spotkaniu, jeszcze jakieś korekty i poprawki w protokole meczowym i na tablicy wyników. A widzimy, że zgasło nam wszystko tutaj w hali w Lublinie. A ja przypomnę tylko, że o godzinie 12:15 również będziemy dla Państwa transmitować wielkie święto młodzieżowego basketu, wielki finał, w którym nieco niespodziewanie zmierzą się gospodarze turnieju finałowego, czyli ekipa ALMS Start Lublin, a także reprezentanci województwa wielkopolskiego, czyli Enea Basket Junior Poznań. A i w tym spotkaniu, tak jak w dniu wczorajszym, będziemy mieli okazję popodsłuchiwać sobie troszkę trenerów obydwu zespołów, czyli trenera Wojciecha Paszka i trenera Przemysława Szurka. Mamy nadzieję, że to element, który dodatkowo uatrakcyjnia nasze transmisje i spotyka się z uznaniem i z zadowoleniem ze strony kibiców. A my już za kilka chwil powracamy do gry. Jak tylko uda się uporać się z problemami z zegarem w hali w Lublinie.
Jest wszystko jasne, wszystko naprawione, wszystko uzupełnione. Rozpoczynamy drugą kwartę przy piłce. Gliwiczanie. Wiśniewski jest na pozycji. Filip Maciejewski, który powrócił na boisko. No ale pierwsza jego próba w tej drugiej kwarcie z dystansu niecelna. Kuba Piśla. Piśla pod kosz. No i dynamiczne wejście Piśli, który wymusza przewinienie. Grając z numerem trzecim Antoniego Marcińskiego. Mamy zmianę. W ekipie GTK od razu reaguje trener Marcin Klodziński. Marciński opuszcza parkiet. W jego miejsce powraca podstawowy środkowy GTK Miłosz Ziółkowski. Kuba Piśla na linii rzutów wolnych. No i Kuba Piśla, pierwszy rzut wolny celny. Drugi rzut. Również to Kuba Piśla dziś 3-3 z linii. I to wszystkie rzuty wolne, jakie wykonywała ekipa śląska. Jak na razie w dzisiejszym spotkaniu. Busz Wiśniewskiego wypycha tam Jadaś. Poszedł na podwojenie Bereszyński. Zaryzykował. Zostawili tym samym pod koszem Samuela Gusławskiego. Wrocławianie Gusławski, Filip Maciejewski trafia za dwa punkty. Dodatkowo jest faulowany przez Filipa Dominiaka, grającego z numerem 15. Zagapił się Dominiak w obronie, popełnił swój drugi faul osobisty. Dominiak opuszcza parkiet. W jego miejsce Mateusz Głodek, numer 7 na koszulce. A Filip Maciejewski na linii rzutów wolnych dokłada trzeci punkt do tej akcji. Jadaś. Jadaś niedokładnie do Głodka. Kolejna strata śląska. Busz pod kosz. O, ewidentnie przewinił w tej akcji Bartosz Jadaś. Gracz śląska. No, Jadaś znany z tego, że gra bardzo ofiarnie i nie odpuszcza żadnej sytuacji. Ale w tej sytuacji widać było to, że Jadaś będzie szedł na faul z Buszem. I w tej chwili Jadaś opuszcza parkiet, no popełnił swój trzeci faul osobisty w dzisiejszym spotkaniu. Zastąpił go Kacper Jaworski. No i teraz Aleksander Busz. Trafia dwukrotnie z linii. Jaworski. Blisko niego był Maciejewski, zobaczmy, Jaworski. Przesuwał się Wiśniewski, ale spóźniony na nogach. Podnosi rękę zawodnik GTK. I Wiśniewski popełnia swój pierwszy faul osobisty dziś. Gramy dalej przy piłce. Zespół Śląska, no ale widzimy. Maciejewski nawet w takiej sytuacji był w stanie dotknąć piłki po wznawianiu gry za linię boczną przez Jaworskiego. No niesamowicie aktywni w obronie są Gliwiczanie i bardzo, bardzo dobrze czytają grę. Bereszyński do Soroki. Jaworski pod kosz. Jaworski przeciwko Wiśniewskiemu. Tam zatańczyła piłka na obręczy. Nie ma punktów dla Śląska. Jest za to szybki atak GTK. Igor Krzych. Ależ ball handling Krzycha, ale zablokowany Krzych przez duet. I Jaworski-Bereszyński. I już rekontra Śląska. Bereszyński. Podanie do Soroki, który tam ścinał ze skrzydła, ale Soroka nie trafia w sytuacji praktycznie sam na sam z koszem. I Gliwiczanie w odpowiedzi. Aleksander Busz do Wiśniewskiego. Wiśniewski, podanie, akcja inside-outside. Igor Krzych za trzy punkty. Po raz pierwszy dziś trafia Igor z dystansu, ale to piąta celna trójka Gliwiczan. Jak na razie Gliwiczanie 5-10. Za linii 6-75. Kuba Piśla.
Wsiął pod kosz Głodek, ale Piśla cały czas indywidualnie na koźle. Piśla między trzech rywali nie dał rady, skrzydłowy Śląska. Zabrał piłkę Ziółkowski. A jak na razie dominują absolutnie na parkiecie zawodnicy GTK. Burz do Krzycha. Igor Krzych i błąd kroków zawodnika GTK. Będziemy mieli przerwę na żądanie, o którą poprosił trener Jacek Krzykała. Nieco ponad 7,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Jak na razie dwa razy więcej punktów na koncie zawodników GTK Gliwice w starciu z Exact Systems Śląsk Wrocław. Jak na razie ta druga kwarta, 8-2 dla Gliwiczan. Piśla, zobaczmy, już znowu porowa próba podwojenia. Piśla, wychodzi Bereszyński na obwód. Jest Jaworski pod koszem, ma przy sobie niższego Maciejewskiego, ale nie byli w stanie gracze Śląska dostarczyć do niego piłki. Indywidualnie zagrał Głodek. Piłka nie wpada do kosza, nie dotknęła też obręczy. Dalej gra Śląska, ale już tylko 1,4 sekundy na zegarze czasu akcji. Bereszyński z linii końcowej boiska. Piłka pod kosz. Udało się dostarczyć piłkę do Wojtka Siembigi. Ale ta akcja nieskuteczna. Błąd 24 sekund zawodników Śląska Wrocław. Siembiga tam ma pretensje do sędziów. Pokazuje, że był faulowany w tej sytuacji. Ale nie ma dzisiaj miękkiej gry, panowie. Twarda walka. O brązowe medale mistrzostw Polski mężczyzn do lat 19. Igor Krzych. To z Ziółkowskim. Aleksander Wiśniewski. Wiśniewski chciał grać pod kosz do Ziółkowskiego. Dobrze tym razem w defensywie gracze Śląska. Kuba Piśla, Głodek do Jaworskiego. Jaworski. Dobrze wystartował Jaworski już na pierwszym kroku, mijając pierwszą linię obrony i ostatecznie wymusił przewinienie Miłosza Ziółkowskiego, numer 22 na koszulce. To jego pierwszy faul w dzisiejszym meczu. A Kacper Jaworski melduje się na linii rzutów wolnych. Jaworski, dwa razy celnie. Wiśniewski. Do Busza, Aleksander Busz, akcja catch and shoot. Ej, Busz trafia za trzy punkty. No, można powiedzieć, że to, czego nie trafił wczoraj Busz w meczu półfinałowym, to trafia dzisiaj już 14 punktów na jego koncie i cały czas 100% skuteczność z gry. Gliwiczanie zabierają piłkę Piśli z kozła. Po raz kolejny Busz, tym razem nie trafia, ale tak jak wspomniałem, to pierwsza pomyłka Busza w dzisiejszym meczu. Jaworski pod kosz, skoczył wysoko Ziółkowski. Akcja legalna w obronie, Śląsk zbiera w ataku. Bereszyński za trzy niecelnie, Wiśniewski zbiera. A teraz Kacper Jaworski tam zmęczony, spóźniony, przerywa szybki atak GTK, faulując Aleksandra Wiśniewskiego. Mamy zmianę w zespole z Gliwic. Za Igora Krzycha na parkiecie Łukasz Łaski, numerem 33.
I mamy też zmianę w zespole Śląska. Po raz pierwszy na boisku melduje się z numerem czwartym Filip Kowalczyk. 6 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Wiśniewski. Łaski. No, widzimy Śląsk w obronie strefowej. Busz teraz kręci głotkę. Busz, rzut z wyskoku i trafienie Aleksandra Busza. No, Busz chyba chce udowodnić dziś wszystkim, że ten wczorajszy występ w meczu półfinałowym to tylko wypadek przy pracy. I raz za razem dziurawi kosz Śląska. A jeśli chodzi o Śląsk, to mamy zmianę powrotną. Powraca na parkiet Mikołaj Wojciechowski. Kowalczyk. Kowalczyk. I już to widzieliśmy dziś. Podwojenie przy linii bocznej. Jest przechwyt GTK. Ziółkowski do Wiśniewskiego. Łaski. Przy Wiśniewskim Bereszyński. Wiśniewski. Zrobił trzy kozły. Rzut za trzy niecelny. Mikołaj Wojciechowski zbiera. Jaworski. Rozpędza się Kacper Jaworski. Ależ wyrywał mu piłkę z kozła Łukasz Łaski. No niesamowicie w obronie gliwiczanie. Teraz Maciejewski nie wystraszył się dużo wyższego Siembigi i punktuje dla GTK Gliwice. Ależ dyspozycja gliwiczan. No naprawdę ciężko nie zachwycać się dziś zawodnikami trenera Klozińskiego. Kowalczyk traci piłkę pod naporem gliwiczan. Łaski w szybkim ataku za trzy. Łukasz Łaski trafia z dystansu. No wczoraj słyszeliśmy to kilka razy. Flow. Flow to jest to, co niesie w tej chwili gliwiczan. O, niesamowicie na fali w tej chwili zawodnicy ze Śląska. Siembiga za trzy niecelnie. Miłosz Ziółkowski zbiera. No trzeba przyznać, że już dawno nikt tak nie sparaliżował na parkiecie zespołu Śląska, jak dziś robi to ekipa z Gliwic. Wiśniewski, teraz długa akcja. 6 sekund do końca. Rzut za trzy niecelny i ostatecznie błąd 24 sekund. Zmiana w zespole Śląska. Kuba Piśla w miejsce Jaworskiego. Kuba Piśla, przy nim Łaski. Jest na pozycji Mikołaj Wojciechowski za trzy. Niecelnie Aleksander Busz zbiera i zobaczmy, Busz rozpędza się. Busz pod kosz, ależ łatwo minął Kowalczyka. No i Aleksander Busz już 18 punktów na jego koncie. 30-punktowe prowadzenie GTK Gliwice. Siembiga jest pod koszem Bereszyński, ale pilnuje go Wiśniewski. Piśla, zobaczmy, aż trzech rywali przy nim. Bereszyński do Siembigi, teraz przekazali sobie w obronie gliwiczanie. Bereszyńskiego pilnuje Busz. 3 sekundy do końca. Wojciechowski. Ależ trudna trójka Mikołaja Wojciechowskiego, który trafia przez ręce Ziółkowskiego. A i po tej celnej trójce o przerwę na żądanie poprosił trener Marcin Kloziński.
50 do 23 na 3 minuty i 20 sekund przed końcem pierwszej połowy spotkania prowadzi zespół GTK Gliwice w starciu z Exact Systems Śląsk Wrocław. I teraz Gliwiczanie jeszcze przy piłce i przed szansą na podwyższenie prowadzenia. Busz. Wiśniewski. Wiśniewski tam kręci piślą. Wybijał jednak piłkę Siembiga z kozła Wiśniewskiemu. I zawodnik GTK jako ostatni dotyka piłki. Posiadanie dla Śląska. Widzimy Gliwiczanie. Cały czas tutaj agresywni w obronie. Łaski przy piśli. Cały czas Kuba Piśla. Wyszedł do piłki Kowalczyk, ale zagranie do Bereszyńskiego. Ten zamarkował tylko handoffa. I cały czas posiadanie piłki. Piśla. Jest Bereszyński pod koszem z Łaski. No i teraz dobry faul Łaskiego. Jeszcze przed akcją rzutową wiedział, że przegrał tą walkę pozycję z Bereszyńskim, który dostał piłkę, także od razu przerwał akcję faulem, grając numerem 33, Łukasz Łaski. Bereszyński. Siembiga. Bereszyński pod kosz, ale tam jest wysoki Ziółkowski, 8 sekund do końca. Mikołaj Wojciechowski ponownie przez ręce za 3, tym razem nieskutecznie. Aleksander Busz jest w narożniku wojska Maciejewski, ale Busz indywidualnie. Zasłona od Ziółkowskiego dla Busza. Ten poszedł na lewą rękę. No i stracił piłkę Busz na rzecz Mikołaja Wojciechowskiego. Bereszyński. Wbija się Bereszyński pod kosz przeciwko dwóm rywalom. Domagał się odwiedzenia przewinienia. Sędziowie puszczają grę, a Busz w szybkim ataku jest faulowany przez grającego z numerem 4, Filipa Kowalczyka. A i będziemy mieli dwa rzuty wolne dla Aleksandra Busza. I Busz skutecznie na linii. Będziemy mieli zmianę w zespole Śląska. Wraca podstawowy rozgrywający Bartosz Jadaś. Przypomnijmy, że Jadaś ma już 3 faule osobiste na swoim koncie. Zerkam jeszcze na tablicę fali w Lublinie. Obydwa zespoły już powyżej limitu fauli. 4 faule zarówno ekipy z Gliwic, jak i z Wrocławia. Także każde kolejne przewinienie dawać będzie 2 rzuty wolne rywalowi. Jadaś. I znów odcinany po zakończeniu kozła. Siembiga. Jest Bereszyński na pozycji. Jakub Bereszyński za 2. Niecelnie Mikołaj Wojciechowski zbiera w ataku. Siembiga za 3. No, było widać już po paraboli lotu, że ta piłka wpadnie do kosza. Wojciech Siembiga po raz pierwszy dziś za 3. Wiśniewski. Urywa się Łaski. Już jada się dalej od swojego rywala. Nie ryzykuje tak bardzo w obronie. Maciejewski, przeciwko Siembidze, Filip Maciejewski, zobaczmy jak powalczył z Siembigą, nie trafia, ale jest Ziółkowski, który zbiera w ataku i dobija. No zaskakująco łatwo przegrał z nim teraz walkę o pozycję Bereszyński. Wojciechowski, do Kuby Piśli, Piśla, już na pierwszym kroku minął Łaskiego, dobrze i legalnie skoczył w obronie Wiśniewski, ale Kuba Piśla nic sobie z tego nie robi, trafia dla Śląska. Wiśniewski. Łaski już się czai w narożniku boiska. Wiśniewski do środka. No look pass do Ziółkowskiego. Jest tam Bereszyński. Opuszczone ręce Jakuba Bereszyńskiego. Odgwizdane przewinienie. Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 11 Jakuba Bereszyńskiego. A teraz jeszcze orzeczony faul techniczny wobec trenera Jacka Krzykały. A już tych uwag i komentarzy było zdecydowanie za dużo. Trener Krzykała ukaranym przewinieniem technicznym. Dodatkowy rzut wolny wykorzystuje Aleksander Wiśniewski. No i teraz będziemy mieli 2 rzuty wolne dla Miłosza Ziółkowskiego za ten faul, który popełnił na nim Jakub Bereszyński.
No to ten trzeba piłka na obręczym. Pierwsza próba Ziółkowskiego niecelna. Drogi rzut. Jest skuteczny. 55 do 28 na prowadzeniu GTK. Jadaś. Jadaś. No i błąd 8 sekund zespołu Śląska Wrocław. Gliwiczanie wznowią grę z pola ataku i będą mieli 14 sekund na rozegranie swojej akcji. Wiśniewski jest na parkiecie w ekipie GTK z 16 Mikołaj Pakura, który tam czai się w narożniku. Wiśniewski indywidualnie rzut z pół dystansu niecelny zebrał Dominiak. Dominiak zastąpił w zespole Śląska Bereszyńskiego. Piśla, Piśla, ale zabrał mu piłkę z kozła Pakura. Jest, to jest faul niesportowy Kuby Piśli. Najpierw Piśla dał sobie z łatwością zabrać piłkę z kozła Mikołajowi Pakurze. A gracz GTK, który dopiero przed chwilą pojawił się na parkiecie, zalicza przechwyt. A teraz staje jeszcze na linii rzutów wolnych i wykonywać będzie dwa rzuty, po których Gliwiczanie dostaną jeszcze piłkę do wprowadzenia z linii bocznej boiska. Mikołaj Pakura z pierwszym punktem na koncie w dzisiejszym spotkaniu. I Pakura dwa razy celnie. 13,8 sekundy do końca pierwszej połowy spotkania. Grać będą mogli Gliwiczanie. I z tej okazji jeszcze o przerwę na żądanie poprosił trener Marcin Klodziński. I wracamy do gry, zobaczmy, sytuacja specjalna dla graczy GTK do końca tej pierwszej połowy. Grać mogą Gliwiczanie. Burz do Wiśniewskiego. Pakura zbiega do narożnika boiska. Piłka w rękach Wiśniewskiego. Zasłona od Miłosza Ziółkowskiego. Wiśniewski, przy nim Dominiak. Aleksander Wiśniewski na lewą rękę. Nie trafił Wiśniewski, ale zobaczmy. Tip in. Buzzer beater Miłosza Ziółkowskiego, który, można powiedzieć, dobija jeszcze tą dobitką zespół Śląska w pierwszej połowie. No, proszę Państwa, w meczu, którego stawką są brązowe medale Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 19, GTK Gliwice prowadzi z zespołem Exact Systems Śląsk Wrocław 59 do 28. Ja zapraszam na 15 minut przerwy. Do usłyszenia już niebawem.
Mikołajowa Witara z napędem hybrydowym. Pierwsza kwarta wygrana przez GTK Gliwice 30-17, druga 29-11 i tym samym Gliwiczanie do rywalizacji w drugiej połowie spotkania przystępują z 21-punktową przewagą. Jak na razie 19 punktów Busza, 10 Wiśniewskiego i 9 Igora Krzycha, to jeśli chodzi o GTK, natomiast zespole z Wrocławia 10 punktów Kuby Piśli. Pierwsza piłka w drugiej połowie dla Śląska, Mikołaj Wojciechowski. Do Siembigi, Wojciech Siembiga trafia za 3 punkty. To piąta celna trójka Wrocławian w dzisiejszym spotkaniu. No i dobrze Śląsk otwiera tą drugą połowę. Aleksander Busz. Busz z łatwością minął Wojciechowskiego. Busz rzut z odejścia. I już 21 punktów na koncie Aleksandra Busza. Szybki atak Śląska. Kuba Piśla za dwa. O, od razu w tych pierwszych akcjach widać inną energię zawodników z Wrocławia. Wiśniewski z Buszem. Wiśniewski pod kosz, zaspali wrocławianie. Miłosz Ziółkowski z łatwością zdobywa dwa punkty spod kosza. Ta pierwsza połowa dzisiejszego spotkania bliźniacza podobna do starcia obydwu zespołu sprzed miesiąca, kiedy to w meczu finałowym o Młodzieżowy Puchar Polski Mężczyzn wrocławianie do przerwy prowadzili z zespołem GTK 49-29. Dziś odwrócone role i jak na razie na prowadzeniu zespół GTK Gliwice. Przed chwilą Gliwiczanie zapisali na swoim koncie pierwszy faul w tej trzeciej kwarcie. I Śląsk Wrocław za linii bocznej boiska. Bereszyński jest pod koszem, Siembiga, ale Bereszyński niedokładnie piłki dotykał jeszcze po drodze Aleksander Wiśniewski, który tam od razu podnosi rękę w górę, pokazując sędziom, że piłka należy się zawodnikom trenera Jacka Krzykału. 11 sekund na zegarze czasu akcji. Wojciechowski do Siembigi. Mikołaj Wojciechowski za 3 punkty. Po raz drugi dziś. Wiśniewski do Krzycha. Igor Krzych podzielił się jeszcze piłką z Maciejewskiem, ale niedokładnie i tracą piłkę Gliwiczanie. Ale zobaczmy, jak Krzych napadł na Jadasia, pozbawiając go posiadania piłki. Wiśniewski do Maciejewskiego, ten dynamicznie wszedł pod kosz, ale próbując uniknąć bloku, stracił tą piłkę. Siembiga za trzy, niecelnie Piśla zbiera w ataku. Kuba Piśla teraz faulowany przez udzielającego pomocy z numerem 6 Filipa Maciejewskiego. Kuba Piśla staje na linii rzutów wolnych. Piśla, pierwszy rzut wolny celny.
Druga próba również skuteczna. Wiśniewski do Busza. Wiśniewski przy nim bardzo dobrze na nogach Piśla. 10 sekund do końca tej akcji. Aleksander Wiśniewski cały czas na koźle. Wiśniewski do Maciejewskiego. Sekunda do końca. A i Filip Maciejewski wychodzi z piłką poza linię ograniczającą boisko. Mamy zmianę w zespole GTK. W miejsce Maciejewskiego na parkiecie pojawia się Łukasz Łaski. Powoli coraz więcej kibiców gromadzi się w hali w Lublinie. Przypomnijmy, że za nieco ponad godzinę początek spotkania o Mistrzostwo Polski mężczyzn do lat 19. A jak na razie walczymy o brązowe medale. Siembiga. Rzut z wyskoku niecelny. No, rozkłada szeroko ręce Siembiga. Wszystko zrobił dobrze w tej akcji. Poza tym, że piłka nie wpadła do kosza. Wiśniewski. Ściął Łaski po linii końcowej. Ziółkowski jest pod koszem, ale dobrze odcina go od piłki Piśla. Wiśniewski przeciwko Bereszyńskiemu. Jest Igor Krzych, akcja catch and shoot, ale bardzo niecelnie z dystansu zawodnik GTK. O, ta trzecia kwarta jak na razie 10 do 4 na korzyść zespołu Śląska. Kuba Piśla. Mikołaj Wojciechowski przeciwko Ziółkowskiemu. Wojciechowski pod kosz. Ależ dynamicznie wysoki zawodnik Śląska. Busz z Ziółkowskim. Aleksander Busz przeciwko Bereszyńskiemu. Busz rzut z odejścia niecelnie. Bereszyński zbiera w obronie i napędza szybki atak Śląska. Jadaś. Ale zobaczmy, jak do obrony wracają zawodnicy GTK. Jadaś do Wojciechowskiego. Jest pod koszem, zamiana krycia przy Bereszyńskim, niziutki Krzych. A Mikołaj Wojciechowski trafia po raz trzeci dziś za trzy punkty. No i zaniepokojony trener Kluziński prosi o przerwę na żądanie. Gliwiczanie przy piłce. Wiśniewski. Naciska na niego Piśla. Jest Busz na obwodzie. A i widzimy, jak agresywnie teraz w obronie pracują gracze Śląska. Busz. Dobrze. Wypchnął go Bereszyński. Kolejna strata GTK. Piśla. Chciał grać z Siembigą, ale blisko straty piłki był. Kuba Piśla. Ostatecznie grają wrocławianie. Bereszyński. I teraz przewinienie grającego z numerem 5 Aleksandra Busza, który tam przytrzymywał poza piłką, uwalniającego się do gry Bartosza Jadasia. Z linii bocznej wznowią grę zawodnicy Exact Systems z Śląska Wrocław. Bereszyński. Busz tym razem pilnuje się Biegi. Jadaś. Jadaś z 7 metra za 3 punkty trafia. Bartosz Jadaś to jego pierwsze punkty i w ogóle pierwszy rzut w dzisiejszym spotkaniu. Wiśniewski z Buszem. Aleksander Busz, rzut
Tam po koźle w bok, za trzy niecelnie. No i czyżby wracały wczorajsze demony do drużyny z Gliwic. Zobaczymy, Bereszyński za trzy, ależ teraz flow złapali gracze Śląska. 14 punktów zostało z przewagi GTK. No teraz Bereszyński zbyt agresywnie poszedł do Wiśniewskiego i popełnił swój czwarty faul osobisty w dzisiejszym spotkaniu. Zmiana w zespole GTK. Filip Maciejewski, numer 6, powraca na boisko. Igor Krzych. Igor Krzych. Kręcił się pod kosz zawodnik GTK. I po dłuższej przerwie punktują Gliwiczanie. Kuba Piśla przeciwko trzem rywalom pod kosz. I ostatecznie odgwizdane przewinienie grającego z numerem 11 Aleksandra Wiśniewskiego. To drugi faul osobisty kapitana GTK Gliwice w dzisiejszym spotkaniu. Kuba Piśla na linii już tu wolnych. Od Piśla dziś bez błędy na linii 5-5. Dokłada szóste trafienie z linii. Na jego koncie już 15 punktów. To zdecydowanie najlepiej punktujący zawodnik Śląska Wrocław w dzisiejszym meczu. Kuba Piśla wykorzystuje obydwa rzuty wolne. Będzie mieli zmiany. Pole Śląska, no nie ryzykuje, trener Jacek Krzykoła zdejmuje z parkietu Bereszyńskiego, który ma 4 faule na swoim koncie. W jego miejsce na boisku Mateusz Głodek. Gracze GTK mają już 4 przewinienia w tej trzeciej części gry przy tylko jednym faulu Śląska. Wiśniewski odbił się tylko od Głodka. Twardo teraz Śląsk. Igor Krzych nie trafia, Jadaś zbiera. I teraz faul w ataku Bartosza Jadasia. No, oczywiście zaskoczony jest gracz Śląska. Równie mocno zaskoczony trener Jacek Krzykała. Natomiast sędziowie bardzo dokładnie pokazali, co zrobił Bartosz Jadaś. Zaraz po tej zbiórce w obronie chwycił pod rękę Filipa Maciejewskiego. I zapisał na swoim koncie 4 faul osobisty dziś. A Jadaś opuści parkiet. Zastąpi go grający z 9 Kacper Jaworski. A Bartosz Jadaś to zawodnik znany z tego, że właśnie takie zagrania wykonuje gdzieś tam. Przytrzymuje, tu podchwytuje. Szuka tego kontaktu z rywalem. No i w tej sytuacji doskonale wychwycili to sędziowie. Wiśniewski przeciwko Piśli. Wiśniewski do Krzycha, ten stopu. Za 3 punkty trafia Igor Krzych. Jego druga celna trójka dziś. Piśla. Piśla. Cały czas Piśla na koźle. Przy nim Łaski. Kuba Piśla. Akcja nieskuteczna. Ostatecznie wyznane przewinienie grającego z numerem 33 Łukasza Łaskiego. I będzie mieli 2 rzuty wolne dla skrzydłowego Śląska. Kuba Piśla po raz pierwszy dziś myli się z linii rzutów wolnych. Drugi rzut już skuteczny. Wiśniewski do Łaskiego, ten z narożnika za 3, ale przeciągnięty ten rzut. Na kogo piłka? Piłka dla GTK. Czternaście sekund na zegarze czasu akcji.
Wiśniewski z Ziółkowski. Aleksander Wiśniewski pod kosz. A zablokowany Wiśniewski przez Mateusza Głodka. Bardzo dobra kwarta, jeśli chodzi o grę w obronie graczy Śląska. Siembiga za trzy punkty trafia Wojciech Siembiga. Po raz trzeci dziś za trzy punkty. Łapią rytm wrocławianie. Krzych pod kosz. Ależ dynamicznie Igor Krzych. No, jeśli tylko zminie pierwszą obronę, pierwszą linię obrony, to już jest nie do zatrzymania zawodnik GTK. Wojciechowski. Wojciechowski. Nieskutecznie i szybki atak GTK. Wiśniewski do Maciejewskiego. Ten sam na skrzydle. Za trzy punkty trafia Filip Maciejewski. Dziewiąta trójka zawodników GTK. Również 9 trafień z dystansu mają gracze Śląska. Kacper Jaworski. Wojciechowski. Jaworski. No teraz mało miejsca na tą akcję mają wrocławianie. Kuba Piśla popełnia błąd kroków. Zmiana w zespole z Gliwic w miejsce Aleksandra Wiśniewskiego. Aleksander Busz. I grają gracze GTK. Busz. Busz. Blisko straty. Grają jeszcze Gliwiczanie. Łaski. Zasłona od Ziółkowskiego. Łukasz Łaski. Do Maciejewskiego. Maciejewski. Nieskuteczna ta akcja. Grają jeszcze Gliwiczanie. Krzych w ostatniej sekundzie akcji. Z pół dystansu niecelnie. Jaworski zbiera. I szybki atak Śląska. Mikołaj Wojciechowski. Do Siembigi. Ten znów ze skrzydła. Tym razem niecelnie. A Kuba Piśla przy linii końcowej jest faulowany przez Łukasza Łaskiego. Numer 33. To jest trzeci faul osobisty Łaskiego w dzisiejszym meczu. Zmiana powrotna w zespole GTK. Wraca Wiśniewski w miejsce Krzycha. Piśla. Piśla konsekwentny do bólu wymusił już dzisiaj 6 fauli swoich rywali. I punktuje z linii rzutów wolnych. Już 10 na 11 Kuby Piśli. Wiśniewski. Wiśniewski do Busza. Busz przeciwko Wojciechowskiemu. Ej, błąd kroków Aleksandra Busza. Od początku ta akcja nie wyglądała dobrze, jeśli chodzi o GTK. No i zakończona została błędem kroków Aleksandra Busza. Piśla. Traci jednak piłkę zawodnik Śląska. Nie grają Gliwiczanie. Busz. Zakręcił się tam Busz. Pivotował w trzech rywali. I podał piłkę wprost w ręce Piśli. Siembiga w szybkim ataku. Trafia za dwa punkty. I znów do 14 punktów zmalało prowadzenie GTK Gliwice. Busz. Busz gra z Głodkiem. Busz pod kosz. Przeciwko trzem rywalom nie trafia Aleksander Busz. I Śląsk Wrocław. Kuba Piśla. Wojciechowski. W ostatniej sekundzie akcji Kuba Piśla za trzy punkty. Piśla dziś 22 punkty na jego koncie. Jedna z ostatnich akcji tej trzeciej kwarty. Przy Wiśniewskim jest Jaworski. Mieli jeszcze dwa faule do oddania gracze Śląska, ale teraz Jaworski fauluje Wiśniewskiego. Mamy jeszcze zmianę w zespole GTK. W miejsce Busza na parkiet powraca Igor Krzych. 15,8 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty
za linii końcowej, przepraszam, za linii bocznej Grewno i zespół z Gliwic, Wiśniewski. Długą akcję grać będą Gliwiczanie, żeby jak najmniej czasu zostało też zawodnikom Śląska. Wiśniewski przy nim Jaworski. I kolejny faul Kacpra Jaworskiego. No, to dopiero drugi faul osobisty Jaworskiego. I tym samym czwarte przewinienie zawodników Śląska. I zmiana Jakub Pozga w miejsce Kacpra Jaworskiego. No i teraz już Wrocławianie będą musieli bronić tą akcję bez przewinienia. 3,7 sekundy do zakończenia kwarty. Krzych do Wiśniewskiego. Wiśniewski z 7 metra za 3 punkty niecelnie. Zebrał jeszcze Głodek. Oj, proszę Państwa, ta trzecia kwarta wygrana przez graczy Śląska 34-14. To zapowiada nam kapitalne emocje w czwartej kwarcie, która już za chwilę przed nami. A i przed nami ostatnia kwarta spotkania, którego stawką są brązowe medale Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 19. Pierwsza piłka w rękach zawodników GTK Gliwice, którzy prowadzą 73-62. Krzych ryzykownie w poprzek boiska do Łaskiego. Ten z pół dystansu niecelnie. Mikołaj Wojciechowski zbiera w obronie. Wojciechowski zatrzymał teraz Kozioł. Podanie do Siembigi. Siembiga wymusza Wojciech Siembiga przewinienie grającego z numerem 33 Łukasza Łaskiego. A teraz jeszcze konsultacja sędziowska co do tego, czy ten faul był na zawodniku będącym w akcji rzutowej, czy przed rozpoczęciem akcji rzutowej. Ostatecznie po konsultacji dwa rzuty przyznane kapitanowi Śląska Wrocław Wojciechowi Siembidze. I Siembiga otwiera nam wynik tej czwartej kwarty spotkania celnym trafieniem z linii. Drugi rzut niecelny zbiera Miłosz Ziłkowski. Łaski z Wiśniewskim. Wiśniewski pod kosz. Grają teraz inside outside Gliwiczanie. Igor Krzych za trzy niecelnie pofrunął najwyżej. Wojciech Siembiga. Piśla. Kuba Piśla pod kosz. Jest faulowany przez grającego z numerem 6 Filipa Maciejewskiego. No teraz brzydki faul Maciejewskiego. Trzeba to powiedzieć sobie otwarcie. I będziemy mieli dwa rzuty wolne. Nie kto inny na linii jak Kuba Piśla. Ale Śląsk Wrocław w dzisiejszym spotkaniu wykonywał 13 rzutów wolnych, z czego aż 11 wykonywał Kuba Piśla. Piśla dwa razy celnie. A i do 8 punktów
zmalało prowadzenie GTK. Wiśniewski, Krzych, urywa się Ozdę. Żółkowski był pod koszem, wychodzi na zasłonę, aż teraz zagapił się Ozga, wykorzystał to Krzych, który jednak nie trafia do kosza. Grają jeszcze Gliwiczanie, 5 sekund do końca tej akcji, Żółkowski gubi jednak piłkę. Żółkowski próbował oddać rzut, siedząc na parkiecie, ale ta próba nieudana. No i Śląsk, Ozga, Jakub Ozga z łatwością minął swoich rywali, ale nie trafia prostego layupa Jakub Ozga. Rosną nam tutaj emocje w hali w Lublinie. Łaski do Żółkowskiego. Handoff z Wiśniewskim. Teraz zagrali pika Gliwiczanie, ale Żółkowski nie trafia spod samego kosza, ale jest faulowany przez grającego z numerem 5 Jakuba Ozgę. Zmiana w zespole Śląska. Ozga poza boiskiem. W jego miejsce Kasper Jaworski, numer 9, Miłosz Żółkowski staje na linii rzutów wolnych. A Żółkowski do tej pory miał 4 na 6 z linii. Tym razem pierwsza próba nieskuteczna. Drugi rzut już skuteczny. I Śląsk Wrocław przy piłce. Piśla. Próba zastawienia pułapki, piłka do Głodka i zobaczmy, zgapił się Głodek, a Wiśniewski wyrywa piłkę. No i teraz Kuba Piśla fauluje lidera GTK. No a jeszcze konsultacja sędziów. No, poczekajmy, jaki będzie werdykt. To słyszę, że widać, że panowie dyskutują o tym, czy to jest fol zwykły, czy niesportowy. Ostatecznie Kuba Piśla ukarany przewinieniem niesportowym. Zmiana w zespole Śląska. Mateusz Głodek poza boiskiem. Zastępuje go Jakub Bereszyński. Będziemy mieli jeszcze jedną zmianę w zespole Śląska. Kuba Piśla opuszcza parkiet. Zastąpił go Bartosz Jadaś. To zdaje się drugi faul niesportowy Kuby Piśli, który będzie musiał tym samym opuścić boisko. O, tak jest. Przypomnijmy, Kuba Piśla na koniec drugiej kwarty niesportowo faulował Mikołaja Pakurę. Na tym samym, zgodnie z przepisami, Kuba Piśla dwa faule niesportowe, które skutkują tym samym orzeczeniem przewinienia dyskwalifikującego. Kuba Piśla zdyskwalifikowany, musiał opuścić halę. A my mieliśmy dwa rzuty wolne, a teraz mamy posiadanie dla zespołu z Gliwic. Krzych traci piłkę na rzecz Jadasia. Bartosz Jadaś z Bereszyńskim, który wrócił na parkiet, przypomnijmy, z 4 faulami na koncie. Mikołaj Wojciechowski trafia spod kosza za 2. Wiśniewski. Wiśniewski pod kosz do Żółkowskiego, ten oddaje na zewnątrz. Igor Krzych. Zostawiony Żółkowski bez krycia. Sięgnął go tam Bereszyński czysto. Jest jeszcze Olek Wiśniewski. I 2 punkty dla GTK. Siembiga do Wojciechowskiego. Ten przeciwko Żółkowskiemu. Jadaś. Mikołaj Wojciechowski za 3 niecelnie. Zbiera Łukasz Łaski. I Wiśniewski. Igor Krzych. 10 sekund do końca tej akcji. Krzych przeciwko Jadasiowi. Krzych zapiwotował się tam. Zawodnik GTK, błąd kroków Igora Krzycha. I traci piłkę ekipa ze Śląska. To 18 strata GTK w dzisiejszym spotkaniu. Jadaś. Naciska na niego Maciejewski.
Mikołaj Wojciechowski z Jaworskim. Do kogo piłka jest? Bereszyński. I znów teraz wymiana podań Bereszyńskiego z Jaworskim. Jakub Bereszyński po raz drugi dziś trafia za 3 punkty. O, teraz grają bardzo mocno na ryzyku wrocławianie. Bereszyński zjada się po 4 faule. Obydwaj teraz na parkiecie. Krzych. Odrzucenie do narożnika. Tam jest Łaski. I Łukasz Łaski trafia za 3 punkty. Po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. Wojciechowski z Jadasiem. Bartosz Jadaś w odpowiedzi za 3. I on również. O, Jadaś dzisiaj oddał 2 rzuty z gry. 2 razy za 3 i 2 razy celnie. 6 punktów na jego koncie. Wiśniewski. Przy Wiśniewskim pracuje mocno Kacper Jaworski. Wiśniewski. Odrzucenie do Łukasza Łaskiego, ale niedokładnie. I piłka dla zawodników Śląska Wrocław. Osiem punktów różnicy między obydwoma zespołami. Będziemy mieli przerwę dla szkoleniowca GTK Gliwice Marcina Klozińskiego. Wracamy do gry. 5 minut, 50 sekund do zakończenia spotkania przy piłce gracze Śląska Wrocław. I Jadaś. Zasłony od Wojciechowskiego. Bartosz Jadaś pod kosz. No i poradził sobie w obronie zdecydowanie wyższy od niego Miłosz Ziółkowski. Wiśniewski. Do Krzycha. Aleksander Wiśniewski przeciwko Jaworskiemu nie trafia. I Śląsk w szybkim ataku. Bereszyński do Mikołaja Wojciechowskiego. Ten trafia za 2 punkty w szybkim ataku. Wiśniewski do Krzycha. Igor Krzych za 3 niecelnie. Mikołaj Wojciechowski zbiera w obronie. No i konsekwentnie gracze Śląska pracują nad powrotem do tego spotkania. Zobaczmy, Bereszyński z łatwością ogrywa swoich rywali. No i proszę Państwa, już tylko 4 punkty różnicy. Kolejny timeout dla trenera Klozińskiego. GTK Gliwice zaczyna tracić kontrolę nad tym spotkaniem.
A jeśli gracze GTK Gliwice chcą zabrać do domu brązowe medale, to zdecydowanie muszą coś zmienić w swojej grze. Wczoraj zachwycaliśmy się serialem punktowym i kapitalną grą zespołu z Poznania, a dziś ekipa Śląska Wrocław w drugiej połowie tego spotkania wygrywa z Gliwiczami wyraźnie 49 do 22. No a teraz jeszcze Gliwiczanie po tym timeaucie popełniają kolejną stratę, tym razem błąd kroków Igora Krzycha. Coraz bliżej swoich rywali zespół Exact Systems Śląsk Wrocław. Jadaś. Wybijał mu piłkę z kozła Maciejewski. 16 sekund zostało na zegarze czasu akcji. Jaworski zza linii bocznej boiska. Mikołaj Wojciechowski do Jadasia. Bartosz Jadaś za 3 punkty celnie. Bartosz Jadaś 3 na 3 za 3. I proszę Państwa, 80-81 na tablicy wyników. Ależ tutaj odmieniło się nam to spotkanie. A teraz jeszcze Kasper Jaworski blokuje czyściutko Aleksandra Wiśniewskiego. Jeszcze 13 sekund na wykorzystanie mają zawodnicy GTK. Igor Krzych. Igor Krzych, teraz faulowany Krzych przez zawodników Śląska. Przewinił. Bartosz Jadaś, to jest jego 5. faul osobisty dziś. A rozgrywający Śląska kończy udział w dzisiejszym spotkaniu. Bartosz Jadaś dziś 6 punktów, przepraszam, 9 punktów. No ale 3 niesamowicie ważne trójki, do tego 5 asyst i 2 przychwyty Bartosza Jadasia. No ale rozgrywający Śląska już nie pomoże swojemu zespołowi. Ale nie pomaga też Gliwiczanom Igor Krzych, który nie trafia teraz pierwszego rzutu wolnego. Drugi rzut już skuteczny. Gra Śląsk, Jakub Ozga, który zmienił Jadasia, Bereszyński. Piłka do Mikołaja Wojciechowskiego, Wojciechowski pod kosz. Teraz przewinienie grającego z numerem 5. Aleksandra Busza, o, Busz zaskoczony tym, że to on faulował w tej akcji. No ale z całą pewnością daleko tam było do legalnej pozycji obronnej. Mikołaj Wojciechowski melduje się na linii rzutów wolnych. Jeśli trafi dwukrotnie, doprowadzi do remisu. To jego pierwsza wizyta na linii w dzisiejszym spotkaniu. Mikołaj Wojciechowski. Pierwszy rzut wolny celny. I Mikołaj Wojciechowski na niespełna 4 minuty przed zakończeniem spotkania doprowadza do remisu na tablicy wyników 82 do 82. Ależ spotkanie. Igor Krzych. Krzych niedokładnie traci piłkę GTK. Bereszyński, szybki atak Śląska. Siembiga skoczył w obronie Wiśniewski, ale spóźniony był kapitan GTK. I Wojciech Siembiga jest faulowany przez Aleksandra Wiśniewskiego. To jest 3. faul osobisty Wiśniewskiego. Siembiga na linii rzutów wolnych. I Exact Systems Śląsk Wrocław wychodzi na prowadzenie. Drugi rzut niecelny. Ziółkowski zbiera w obronie. Wiśniewski do Filipa Maciejewskiego. Maciejewski faulowany w tej chwili przez Jakuba Bereszyńskiego. O, chyba mógł zostawić Bereszyński już gracza GTK. Wiedział, że ma 4 faule na swoim koncie. I Jakub Bereszyński popełnia swój 5. faul osobisty w dzisiejszym meczu. Zastępuje go Mateusz Głodek. Bereszyński dziś 10 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty, no ale także 5 fauli. No,
Niesamowicie trudna sytuacja Śląska. Poza grą Jakub Ryszyński, 5 fauli. Poza grą Bartosz Jadaś, 5 fauli. I poza grą Kuba Piśla, który zdyskwalifikowany po dwóch faulach niesportowych. Ale mimo to właśnie zawodnicy trenera Jacka Krzykały prowadzą w tym spotkaniu. Maciejewski nie trafił pierwszego rzutu wolnego. Druga próba już skuteczna i ponownie remis. 83-83 na tablicy wyników. Jaworski do Ozgi. Kto teraz w Śląsku weźmie to na siebie? Siembiga. Siembiga, floater, ale przerzucił kosz kapitan Śląska. Wiśniewski. Napędził akcję, ale oddaje do Krzycha. O, rozstąpili się wrocławianie. Aleksandr Wiśniewski za trzy niecelnie. O, i teraz... Kto przewinił? Spójrzmy. No teraz jak na razie sędziowie patrzą, co stało się z Mateuszem Głodkiem. Przewinienie grającego z numerem 11 Aleksandra Wiśniewskiego. No, bardzo ciekawa sytuacja teraz. Najpierw mieliśmy ten niecelny rzut za trzy Wiśniewskiego. On poszedł na zbiórkę. Ej, tak naprawdę żaden z zawodników nie był w posiadaniu piłki, natomiast no, Wiśniewski nie był zainteresowany w pierwszej fazie tej zbiórki piłką. Tak naprawdę pierwsze co to wpadł celowo w zawodnika Śląska. A z racji tego, że to był faul w sytuacji, w której żaden z zespołów nie był w posiadaniu piłki, to jest to zwykły faul osobisty, a nie faul w ataku Aleksandra Wiśniewskiego. Aż obydwa zespoły już powyżej limitu fauli, to mamy dwa rzuty wolne. A wykonany jest zmiennik Mateusza Głodka, który tam krwawiący musiał opuścić parkiet. W jego miejsce na boisku z numerem 10 Daniel Soroka. Oj, to rezerwowy, nierozgrzany rezerwowy Śląska w niebywale ważnej teraz sytuacji, w niebywale ważnej roli. Wykonuje dwa rzuty wolne, pierwsza próba celna. Drugi rzut już nieskuteczny. Wiśniewski zebrał piłkę w obronie. Warto wspomnieć, że Aleksander Wiśniewski ma tym samym cztery faule osobiste na swoim koncie. Filip Maciejewski za trzy. Niecelnie. Kto zbierze? Zbiera Mikołaj Wojciechowski. I Śląsk w ataku. Ozga do Wojciechowskiego. Jaworski. Wojciechowski. 8 sekund do końca akcji. Niedokładnie do Jaworskiego. Ten poprosił o zasłonę Kacper Jaworski. Spóźniony Igor Krzych w obronie. Fauluje grającego z numerem 97 Igora Krzycha. A oprócz tego mamy faul techniczny dla trenera GTK Gliwice, pana Marcina Klozińskiego. Jeszcze zmiana w zespole Śląska. Na parkiet powrócił Mateusz Głodek. I najpierw będziemy mieli rzut wolny za ten faul techniczny trenera Marcina Klozińskiego. A później będziemy mieli dwa rzuty wolne dla faulowanego w tej sytuacji zawodnika Śląska. Najpierw Wojtek Siembiga, który trafia dodatkowy rzut wolny za faul techniczny trenera Klozińskiego. A teraz mamy dwa rzuty wolne, które wykona Kasper Jaworski. Jaworski celnie. Druga próba nieskuteczna. Mikołaj Wojciechowski zbiera piłkę w ataku. Na trzypunktowym prowadzeniu Exact Systems Śląsk-Wrocław, czyli sytuacja, która jeszcze kilkanaście minut temu wydawała się wręcz nieprawdopodobna, a nawet niemożliwa w tym meczu. A tu proszę bardzo, kolejny faul graczy GTK. Filip Maciejewski fauluje zawodnika Śląska Wrocław. No i my mamy ostatnią przerwę na żądanie, która przysługiwała trenerowi GTK Marcinowi Klozińskiemu.
A i powracamy do gry. 2 minuty, 22 sekundy do zakończenia spotkania. Kacper Jaworski na linii rzutów wolnych. Trzypunktowe jak na razie prowadzenie Śląska. Jak na razie ta druga połowa wygrywana przez Śląsk 58 do 24. Jaworski, drugi rzut również niecelny. Aleksander Wiśniewski zbiera w obronie. Wiśniewski do Busza, ten za trzy. Aleksander Busz trafia za trzy punkty. O, po raz drugi dziś Busz trafia za trzy z faulem. I to z faulem Mateusza Głodka. No, po raz drugi ten sam błąd popełnił Mateusz Głodek. Potrzebowali Gliwiczanie jak powietrza tych punktów i kto miał im je dać dziś, jeśli nie Aleksander Busz. Busz, akcja czteropunktowa i na prowadzeniu ponownie GTK Gliwice. Niesamowite spotkanie, kapitalne emocje tutaj fali w Lublinie. Jaworski. Kacper Jaworski do Mikołaja Wojciechowskiego, ten za trzy niecelnie, kto zbierze? Zbiera Busz w obronie, ostatnie 2 minuty, typowy crunch time w meczu o brązowe medale Mistrzostw Polski. Wiśniewski pod kosz, Wiśniewski przeciwko trzem rywalom, nie trafia Wiśniewski, Jakub Ozga zbiera. Co na to Śląsk Wrocław? Przypomnijmy, gracze Śląska bez trzech podstawowych zawodników już w tym spotkaniu. Ozga. Jakub Ozga, indywidualne wejście do grania pod kosz do Głodka. I przewinił Łukasz Łaski, numer 33. To jest, zdaje się, piąty faul osobisty Łukasza Łaskiego. A zdaje się, że jednak przewinienie pokazane Miłoszowi Ziołkowskiemu, dlatego też Łaski pozostał w grze. A Mateusz Głodek wykorzystuje jeden rzut wolny i doprowadza do remisu po 87. Wiśniewski. Najważniejsze akcje tego spotkania przed nami. Wiśniewski do Busza, Aleksander Busz za trzy niecelnie. Oj, Busz wiedział w momencie, jak już wypuścił piłkę, że to nie będzie celny rzut. Nie gra Śląsk. Jaworski do Siembigi, Wojciech Siembiga ze skrzydła za trzy niecelnie. Kto zbierze? Zbiera Miłosz Ziółkowski. Wiśniewski napędza akcję GTK, ostatnia minuta spotkania. Wiśniewski. O, teraz czas liderów. Gliwiczanie, Wiśniewski, długą akcję gra GTK. Wiśniewski do Łaskiego, ten za trzy. Niecelnie Mateusz Głodek zbiera. W GTK wziął to na siebie Wiśniewski z Łaskim. Kto weźmie odpowiedzialność w ekipie Śląska? Jaworski. Kacper Jaworski, zasłonę od Głodka. 10 sekund do końca akcji. Jaworski gra na Krzycha. Położył piłkę na obręcz, nie trafia. Głodek zbiera w ataku. Jest ekstra posiadanie Śląska. Ozga podaje wprost w ręce Miłosza Ziółkowskiego. Ostatnia akcja spotkania. Remis. Obydwie drużyny powyżej limitu fauli. Czy będziemy mieli dogrywkę? Czy może GTK zamknie ten mecz w ostatniej akcji meczu? Łukasz Łaski za trzy na zwycięstwo niecelnie. I proszę Państwa, mamy dogrywkę na tablicy wyników. Remis. 87 do 87 przed nami. Pierwsza dogrywka w tym turnieju finałowym w meczu o brązowe medale Mistrzostw Polski.
I pierwsza piłka w tych dodatkowych 5 minutach gry dla graczy Śląska i Wojciech Siembiga, kapitan wrocławian, otwiera nam te dodatkowe 5 minut gry. Niesamowite emocje w walce o brązowe medale mistrzostw Polski. Wiśniewski do Busza, zostawiony Busz na obwodzie. No, zatracił gdzieś tą skuteczność Aleksander Busz. Wojciechowski. Wojciechowski. Błąd kroków Mikołaja Wojciechowskiego. Gliwiczanie, dogranie do Ziółkowskiego. No i ten punktuje spod kosza. Kacper Jaworski. Wyszedł Mikołaj Wojciechowski do piłki. 14 sekund do końca tej akcji. Siembiga. Zatrzymany kozioł przez Wojciechowskiego. Siembiga, 3 sekundy do końca. Siembiga przeciwko Buszowi. Rzut z wyskoku niecelny. Busz zbiera w obronie. Pamiętajmy, że zostają nam faule z czwartej kwarty. Także obydwa zespoły już powyżej limitu przewinień. Wiśniewski. Do Łukasza Łaskiego ten za trzy. Nieskutecznie. Jakub Ozga zbiera. Przeprowadził szybko piłkę na pole ataku. I Śląsk konstruuje kolejną akcję. Kacper Jaworski. Jaworski przeciwko Krzychowi. No ale kompletnie nieudana akcja Kacpra Jaworskiego. Krzych napędza szybki atak GTK. Łukasz Łaski trafia za dwa punkty. Pamiętajmy, obydwaj trenerzy mają do wykorzystania po jednej przerwie na żądanie. W dogrywce. Mikołaj Wojciechowski. Otwarta droga do kosza. Wojciechowski przepchnął sobie Łaskiego. Nie trafił w pierwsze tempo. Ponowienie również nieskuteczne. I gra GTK. Wiśniewski. Już nie zdecydował się na rzut. Za trzy punkty. Już nie podejmują ryzyka gliwiczanie. Busz gra z Głodkiem. Aleksander Busz pod kosz. Piłka wykręca się jednak z kosza. Nie będzie akcji. 2+1. Jest za to przewinienie zawodnika Śląska Wrocław. Zmiana w zespole z Gliwic. Na parkiet powrócił z szóstką Filip Maciejewski. Aleksander Busz na linii rzutów wolnych. Busz dzisiaj 7-8 z linii. Aleksander Busz. Pierwszy rzut wolny celny. Drugi również, no i na cztery oczka odskakują gliwiczanie. Jaworski. Czaj tam na niego krzych. Jaworski do Ozgi. Głodek z Jaworskim. Wmieszał się w to wszystko Maciejewski. Już tylko 9 sekund zostało ekipie Śląska na dokończenie swojej akcji. Siembiga. Do Głodka. No i zatrzymał kozioł Głodek. I co teraz? Jaworski. 2 sekundy. Kacper Jaworski pod kosz. Wyrywał piłkę z kozła. Filip Maciejewski. Ależ teraz ważna akcja w defensywie zawodnika GTK. Wiśniewski. No jeśli trafią gliwiczanie, odskoczą już całkiem nieźle swoim rywalom. Wiśniewski. Wiśniewski podawał za plecami do Ziółkowskiego. Podanie niedokładne. No i będziemy mieli przerwę na żądanie, o którą poprosił trener Śląska Wrocław, Jacek Krzykała.
Minuta 41 sekund do zakończenia dogrywki w spotkaniu Exact Systems Śląsk Wrocław GTK Gliwice. Prowadzenie zespołu GTK. Przy piłce wrocławianie. Jaworski do Ozgi. Jakub Ozga zatrzymany przez Gliwicza. 10 sekund do zakończenia tej akcji. Jaworski. Wojciech Siembiga. Siembiga pod kosz. Przewinił Aleksander Busz, numer 5 na koszulce. I to jest piąty faul osobisty Aleksandra Busza. Aleksander Busz kończy udział w dzisiejszym spotkaniu. No, najlepiej punktujący zawodnik całego spotkania, 27 punktów. Dziś zdobył Aleksander Busz, no ale nie zdobędzie już ani jednego więcej. Tymczasem Wojciech Siembiga na linii już wolny, kapitan Śląska. Jak na razie 4 na 6 z linii. Siembiga. Dwa razy celnie kapitan Śląska. Wiśniewski. Do Krzycha, blisko Krzycha Jakub Ozga. Wiśniewski do Łukasza Łaskiego, ten za 3 punkty. Niecelnie piłka dotyka konstrukcji kosza. Posiadanie dla Śląska. Wojciechowski do Jaworskiego. Mateusz Głodek z Jaworskim. Mikołaj Wojciechowski, odważna decyzja. Trafia Wojciechowski za 3 punkty. Wyprowadza Śląsk na prowadzenie. Mikołaj Wojciechowski dziś 4 na 8 za 3. 20 punktów na jego koncie. Jak odpowiedzą gracze GTK? Krzych za 3. Niecelnie Wojciechowski zbiera w obronie. Jaworski. Kasper Jaworski. Oddaje piłkę na obwód. Ozga jednak nie zdecydował się na rzut za 3. Głodek. 10 sekund do końca. Czy ta akcja rozstrzygnie nam losy tego spotkania? Znów Wojciechowski za 3 punkty. Tym razem niecelnie Krzych zbiera. Igor Krzych pędzi na kosz. Krzych. I odgwizdane przewinienie. Zawodnika Śląska Wrocław przewinił grający z numerem 5. Jakub Ozga. Ależ dramaturgia w tych ostatnich sekundach. Igor Krzych rozpędził się w tej akcji. Było tam dwóch rywali w strefie podkoszowej. Zdawało się, że czysto blokował Jaworski, ale tam skoczył jeszcze do bloku Jakub Ozga, który faulował zawodnika GTK. No i teraz Igor Krzych na linii. Pierwszy rzut wolny celny na wagę remisu. Krzych 4 na 5 z rzutów wolnych. Pamiętajmy, trener Krzykała nie ma już przerwy na żądanie. Zostanie graczom Śląska 12 sekund. GTK prowadzi 95-94. Zmiana w ekipie GTK. Mikołaj Pakura pojawia się na boisku w miejsce Miłosza Ziółkowskiego. 12,2 sekundy dla graczy Śląska. Czy Śląsk zdobędzie punkty? Czy Śląsk wyrwie brązowe medale zespołowi z Gliwic? Na jednopunktowym prowadzeniu Gliwiczanie. Ostatnia akcja meczu. Jaworski rozpędza się. Kasper Jaworski nie trafia do kosza. Kto zbierze? Zbiera jeszcze Jaworski piłkę w ataku. Jest faulowany. Przy tym ponowieniu. A przewinił grający z numerem 11 Aleksander Wiśniewski. I to jest piąty faul osobisty Aleksandra Wiśniewskiego. Ależ tutaj roller coaster i emocje w tym spotkaniu. Wiśniewski z 5 faulami opuszcza parkiet. Aleksander Wiśniewski, kapitan zespołu GTK, dziś 14 punktów i 18 asyst, a także 8 zbiórek. No niesamowity występ Aleksandra Wiśniewskiego. No ale skupmy się teraz na Kasprze Jaworskim. Dwa rzuty wolne, wszystko w jego rękach. Jaworski nie trafia pierwszego rzutu. No w tym meczu Jaworski ma tylko 2 na 7 z linii. 3 trafi na remis. Kacper Jaworski, spójrzmy. Jaworski
nie trafia drugiego rzutu wolnego. Ziółkowski zbiera w obronie i w ten sposób kończymy to spotkanie. Kacper Jaworski skrył teraz twarz w koszulce. Śląsk Wrocław miał dwa rzuty wolne na zwycięstwo, ale nie trafił Kacper Jaworski żadnego z tych dwóch rzutów wolnych. I ostatecznie, proszę Państwa, po niesamowitym thrillerze, po wielkich emocjach, zespół GTK Gliwice pokonuje Exact Systems Śląsk Wrocław 95-94 i tym samym brązowe medale zdobywają Gliwiczanie. Natomiast zespół Śląska Wrocław kończy turniej na czwartym miejscu bez medalu. Proszę Państwa, no niesamowita walka, kapitalne emocje, piękne widowisko, a miejmy nadzieję, że to tylko zapowiedź tego, co czeka nas za mniej więcej pół godziny, a będzie to wielki finał GTK Gliwice kontra Enea Basket Junior Poznań, na który zapraszam serdecznie już w tej chwili. A my przypomnijmy, GTK Gliwice po dogrywce pokonuje Exact Systems Śląsk Wrocław 95-94 i zdobywa brązowe medale Mistrzostw Polski. Komentował dla Państwa Jan Delmanowski. Do usłyszenia już za niespełna pół godziny na wielkim finale Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 19.